Siema na maneczko, pokemonowe świry. Dzisiaj jesteśmy znowu w parku. Znowu z moim bratem i będziemy dzisiaj łapać. Niestety, jak wiecie, albo nie wiecie, w tym parku byliśmy w pierwszym odcinku pokemonów, ale nie wychodź z kadru, Adasiu, przybliż się trochę. Byliśmy w pierwszym odcinku, było źle, bo nie działało wtedy pokemony, pamiętacie? Wtedy się cały czas wyłączało i nic prawie nie znaleźliśmy. Tutaj jest tylko jeden punkt w sumie w tym parku, ale odpalimy sobie Incense'a, tylko ja nie wiem jak działa Incense, ale mam nadzieję, że wy mi powiecie. Jest wieczór, jest ostatni dzień wakacji, 31 sierpnia, więc zabrałem młodego trochę, żebyśmy sobie pochodzili po parku. Pochodzimy z tym Incense'em, poszukamy pokemonów, zobaczymy, trochę wam opowiemy i tyle. Tak. Opowiemy wam najpierw, pokaż co nam się wykluło, bo po drodze tutaj wykluły nam się dwa... Dobrze. Wykluły nam się dwa pokemony. Był to... Kto? Czekaj, damy sobie fialowy. Tutaj na nowe. Recent. O, o proszę, tak. To dwa. Ale pokaż im, no zaznacz. Nie tak, na telefonie im pokaż, przecież to się nagrywa. No kliknij na to, no o co chodzi? Ciężko się nagrywa z młodszym bratem. Pierwszy to jest, jak on się nazywa? Sandhryu. Nie wiem, co to jest, ale wygląda fajnie. 105 CP. Pewnie średnio, a drugi to Horsi, zwykły, też jakiś nie mega mocny, 54 CP, z jajek 5-kilometrowych. Niestety nie nagraliśmy tego, bo nie było włączone nagrywanie. Mamy kolejne jajka, powykluwamy troszkę, nie? Tak. Pochodziłem po tym parku, może coś się znajdzie, może nie, zobaczymy, więc widzimy się potem. To mamy naszą pierwszą zdobycz, czyli ratata, łap tutaj. Aha, i chciałem wam powiedzieć, czemu nie gramy na... No łap, łap. Czemu nie gramy na tym z widokiem, żebyśmy widzieli, wiecie, kamerka na tym AR to się chyba nazywa. Po prostu nie gramy tak, bo nie chcemy, bo tak wydaje się lepiej, bo możemy chodzić, nie musimy machać tym telefonem. A zresztą młody łapie, więc też trochę się boję o swój telefon. No co się dzieje? I uciekł. Uciekł mu, no coś ty zrobił. Minął jego czas. Tak, minął jego czas, no tak się mówi, minął jego czas. Dobra, idziemy do punktu kolejnego, tak? Jaki to jest punkt? Pokaż im na mapie. O, dobrze. Punkt, budka w parku. Tak, jest budka w parku. Już się do niej zbliżamy. Wam zaraz pokażę ją, jak wygląda budka w parku. To jest budka z Polonii Świdnica chyba, tak? Taka z boksera, zobaczcie. Tak, to jest to samo? No złowędź punkt. Nie. Tak, to jest to samo. No, więc jest z dwóch stron. Teraz tu wejdziemy na trawę, tam jest Polonia Świdnica, czyli nasz klub ojczysty. Widzicie, jest Polonia. No i co, pokemonów na razie nie ma żadnych, nie? Tak, ale mamy odpalone, więc może się... Mamy odpalone, ale był tylko jeden się pojawił, więc ja naprawdę nie wiem jak działa ten Incense. Czy to coś spawnuje mi koło nas, czy nie? Ciężko mi stwierdzić, powinno coś spawnować. Ale na razie ciężko stwierdzić, czy coś spawnuje. Jednak mówiłem, że nic się nie łapie, ale mamy PJ-a. Mamy tak. PJ-a, tak? Udało się go złapać. Ile jeszcze miał CP? 10. Tak. Taki słaby trochę ten PJ. No wiem. No, mamy go. Czyli pierwszy pokemon na dzisiaj zaliczony, więc to jest ważne. Wiecie, no cieszmy się z małych rzeczy, nie? Dobra, jak widzieliście, przed chwilą była moja pierwsza próba walki z gymem, niestety z moim czerwonym gymem. Trochę nie wyszło. Muszę kiedyś zobaczyć te gymy, ale na razie chcę mieć troszkę mocniejsze pokemony. Tak. Bo na razie jest tak średnio z tymi moimi pokemonami, ale słońce świeci. Spróbowałem, prawie go zabiłem, ale on mnie zabił. Nie wiem jeszcze jak się robi uniki, nie wiem jak się nic robi tak naprawdę. Więc, zresztą to była nasza, czerwonych gym. Kiedyś się tym pobawimy na pewno, ale tutaj słońce daje. Tam za nami jest ten punkt. Jest całkiem spoko. Już zdobyty. No, w sumie nie wiem, o czym powinienem wam mówić. Jesteśmy w parku, jest godzina 18. Tak. A my sobie siedzimy, chillujemy. Szukałem pokemonów, ale nie ma zbytnio ich. Kiedy myślałem, że już nic nowego się nie zdarzy, to złapaliśmy nowego pokemona, którego jeszcze nie mieliśmy, który nazywa się Staryu. Chyba tak to się czyta. 94 CP. Zobaczymy, czy uda nam się go zdobyć. Zobaczymy, czy Adam ma na tyle umiejętności. Nie, co to był za rzut? Co to był za rzut? Proszę może państwa. Może się jak myślisz, czy ci się uda? Nie. Co tam się dzieje? Udało się! No, topiono. No, tak jak widzicie, jesteśmy znowu tutaj. Dzisiaj jesteśmy bardziej taką wycieczką krajoznawczą, nie? Zdobyłeś punkt? Ja nie. To zdobywaj. Jesteśmy taką wycieczką krajoznawczą. Pokazuję wam, co tutaj jest ciekawego w Świdnicy. Musicie mi wybaczyć, że te moje vlogi, te moje pokemony są takie bardziej właśnie vlogowe. Ja lubię bardzo vlogować. Jak widzieliście, filmik z Mitawa bardzo wam się spodobał, dlatego że ja to po prostu lubię. A pokemony to taki czysty dodatek do tego wszystkiego, nie Adam? Tak. No, więc...
tak to właśnie wygląda, że musicie mi wybaczyć, że tak to robię, w taki sposób, ale tak to musi niestety wyglądać. No i tyle. Ja lubię vlogować, tak jak mówiłem, nie lubię chodzić, mógłbym iść do rynku, tam zawsze są jakieś, wiecie, lury odpalone, mnóstwo wszystkiego, mnóstwo pokemonów, ale to nie o to w tym wszystkim chodzi. Ja właśnie pokemony lubię za to, że mogę sobie od czasu do czasu usiąść przy lurze i połapać, albo po prostu pochodzić po parku z bratem i połapać małe pokemony, czy pozdobywać punkty. Normalnie brat by pewnie nigdy nie chciało mu się wyjść, a tak to przynajmniej sobie pochodzimy. I jest fajnie, więc wybaczcie, ale na razie tak będzie. Dobra, bo ja się właśnie z wami rozstałem, a tutaj Eevee się pojawiła na ekraniku. Więc może teraz będzie widać, tak teraz widać, no dawaj łap. Więc Eevee zbieramy i możliwe, że już teraz ale dzięki słabo. Tej Eevee. Nice. No nareszcie nice. Możliwe, że dzięki tej Eevee będziemy już mogli sobie zrobić Vaporeona, czy jak on tam się nazywa. Tylko muszę zobaczyć, jak to się robi, bo zobaczymy zaraz, ile mamy candy tych tak. Od Eevee. Ile mamy candy? 21. Jeszcze dwa. Wydaje mi się, że na pewno, nie no, z 4 czy 5 już ich mamy, więc jak wyślemy 4, znaczy to zależy, czy mamy je 4, czy mamy je 5. Jeżeli mamy 4 takie, to nam nie starczy, bo musimy mieć jeszcze jednego, więc jeszcze jednego, chociaż nie wiem, powiedz, zobacz ten. Nie, dwa. Pokaż, ile mamy Eevee. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ha! Możemy już ewoluować Eevee, więc bardzo, właśnie. Bardzo fajnie, ale to nie wiem, kiedy ewoluujemy. Pewnie w następnym odcinku zrobimy wam ewolucję Eevee. I zobaczymy, jak to wyjdzie. Muszę też posprawdzać sobie na te. O Jezu, jak tu słońce świeci. Muszę też posprawdzać sobie te kalkulatory, nie? Bo teraz podobno jest takie coś, że jak? Że można zobaczyć, którego Pokemona opłaca się ewoluować, a którego nie, żeby nie marnować, wiecie, najlepszych Pokemonów. Więc to też pewnie sobie posprawdzamy. Mam kilka pomysłów, kilka planów i jadę też do Krakowa za 2 tygodnie, na 3 dni, więc tam pewnie może też coś nagram. Zobaczymy. No, to znowu... Siemana, maneczko. Tak, siemana, maneczko. Znowu my mamy Odisha 272. Czy on będzie już pomarańczowy, czy nie? Nie, jest żółty. Taki zielono, żółto. No łap, no co ty? Okay. Bo ty zawsze czekasz tak długo, nie wiem na co ty czekasz. Młody, na co ty czekasz? Ja lubię. Jesteśmy dalej w sumie w tym samym miejscu. Fajnie jest. Złapany, piona. Ja, a taki Puła. Mocny. Piona był mocny, czy ja wiem. Odishów też już mamy kilka, zobaczymy ile mam punktów. 21, a potrzeba 25, ale Odishów też mamy kilka, więc pewnie będziemy mogli odesłać. Zobaczymy, pewnie będzie znowu jakiś odcinek z ewolucji. Ale w następnym odcinku zobaczę, jak to się robi, żeby tego Vaporeona mieć. I czy w ogóle się opłaca, też zobaczymy, którą Eevee. Nie wiem, coś tam pomyślę, ale w następnym odcinku ulepszymy sobie Eevee. Tak myślę. A może i nie, zobaczymy. Nie? Tak. No, idziemy jeszcze się przejść, bo kończę, ile nam zostało jeszcze tego incensa. 3 minuty. 3 minuty, więc idziemy jeszcze raz. Jeszcze tutaj 2 punkty mamy do zdobycia. Teraz chyba będziemy też koło jakiegoś, czy nie? Nie, więc pójdziemy jeszcze na ten biały most, na którym byliśmy w pierwszym odcinku. No i będziemy kończyć chyba, nie? Taki vlogowo pogadankowy odcinek dzisiaj będzie. Ale wy takie lubicie, bo wy przecież lubicie mnie słuchać, nie? W końcu po coś przychodzicie na mój kanał. Chyba, mam nadzieję. Nas, czasami. Tak, czasami nas, no. Gdyby nie Adam, to nigdy by mi się nie chciało wyjść z domu, żeby... Chociaż... No pewnie by mi się nie chciało samemu robić Pokemonów. A że jest Adam, to mi się chce. O Jezu, prawie się zabiłem. Siemka, pokemonowe świry. To znowu my. Idziemy sobie przez park. Tak właśnie ja tak lubię, tak sobie pochodzić po parku. Nigdy nie lubiłem, powiem wam szczerze. Wolałem, nie chciało mi się nigdy chodzić. Ale teraz mi się chce. Tobie się chce, młody, czy nie? Tak. Lubisz chodzić z bratem? Pewnie. No. I jak ci nie było, to mi się nudziło, no. Nie miałem z kim chodzić. A teraz mam, więc spoko. Mam nadzieję, że wam też się spodobają dzięki temu typu komandom. No cały czas patrzę tam w ekranik, a muszę tutaj patrzeć. Może jakbym... Ale nie, bo wtedy nie będę widział, jak zasłonię ekranik. Dobra, jakoś się nauczę. Przeboleję. Jak myślisz, ewoluujemy Eevee? Ile będzie miała nasza Eevee? Vaporeon będzie ile miał po tych punktów? No nie wiem, z jakichś 700, 800? Ja myślę, że z jakichś 10 tysięcy punktów. Nie, możliwe, weź. To by miał jakiś 5000, żeby tak było. No, a my to jesteśmy takie pokemonowe świry, nie Adam? Trochę, ja bardziej. Zobacz, jaką ma koszulkę, patrz. Pikachu, czapka jest też, tylko że akurat nie zabrana. Proszę stać.
plecak jest w Pikachu. Po prostu Pikachuowy świr. Pikachuowy świr. Dobra, i skoro już tak vlogowo tutaj zaczynamy, to denerwuje mnie strasznie to, że nie ma już stópek. Stópki były fajne, wiedzieliście przynajmniej, czy idziecie w dobrą stronę, a teraz nie ma stópek, są jakieś roślinki, nie wiem, o co chodzi z tym w ogóle. Dajcie mi znać, o co chodzi, czemu nie ma stópek. No, ja wiem, że to było chwilę popsute, ale zamiast to naprawić, to oni to po prostu usunęli i trochę bez sensu. Teraz była ta Pikachu, ja nie mogłem jej znaleźć, bo nie wiedziałem po prostu, gdzie mam jej szukać i jak ja mam to rozwiązać. Nie mam pojęcia. Powiedzcie, co o tym myślicie? Czy myślicie, że usunięcie stópek to dobry pomysł, czy że zły pomysł? Moim zdaniem... Zły pomysł. No właśnie, zły pomysł, no. Kiedyś można było znaleźć jeszcze jakiegoś poksa, a teraz nie można. Dobra, to już nas ostatni przystanek na dzisiaj, zdobywaj punkt. Jest orzeł, to jest właśnie orzeł na tym, gdzieś na tym właśnie tutaj moście. Schodzimy z mostu i idziemy do domu. To już było na tyle z naszej dzisiejszej pokemonowej przygody. Było całkiem śmiesznie. Tak. Było śmiesznie. Jeszcze się odezwiemy, jak będzie pokemon. Nie, już się nie odezwiemy dzisiaj. Tak. Idziemy do domu na spokojnie. Odezwiemy się pewnie za kilka dni, jak będziemy nowy odcinek będziemy nagrywać. Więc chciałem wam bardzo podziękować za obecność w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Jeżeli tak, to jak zawsze łapka w górę, jeżeli nie, to jak zawsze łapka w dół. Jeżeli ja wam się spodobałem, albo Adam wam się spodobał, to zostawcie suba. Tak. A na dzisiaj też wszystko. Jeszcze, nie będziecie mnie widzieć przez te dni, bo będę w szkole. Tak, ale no po szkole przecież możemy chodzić. O co chodzi? No, dobra, trzymajcie się. Pa, pa.